Ramsey Campbell, kawał. Debbie nie boi się ani Halloween, ani starszej pani, która mieszka naprzeciwko. Niektórzy mówią, że pani Trodden jest wiedźmą. Większość czasu spędza w domu, wyglądając przez okno i czasami krzycząc na bawiące się dzieci za robienie hałasu. Większość dorosłych unika jej, a zwierzęta się jej boją. Czemu starsza pani nagle ostrzega Debbie i jej koleżankę Sandrę, żeby trzymały się z daleka od starego, nieczynnego tunelu, gdzie kiedyś wbiegł mały chłopiec i już nigdy nie wrócił? Gdy październik zbliżał się do końca, Debbie zapomniała o starej wiedźmie. Nie kojarzyła jej ze świętem Halloween. Halloween nie było straszne. Po długim przygnębieniu, jakie zaczęło się zaraz po wakacjach, Halloween zapowiadało wieczory zimowej radości. Może nie było tak dobre jak noc Guya Fawkesa, w którą puszcza się fajerwerki, ani jak Boże Narodzenie, lecz skutecznie przepędzało z głowy mniej przyjemne myśli o złośliwej nauczycielce, bandach chłopców pod sklepami, starej wiedźmie. W zasadzie Debbie wcale się jej nie bała. Nie w tym wieku. Nawet parę lat wcześniej, gdy była mała, nie uważała jej za straszną. Istniało wiele gorszych rzeczy, jak na przykład nocna gorączka, gdy ciemność w jej pokoju narastała niczym pleść na meblach, przemieniając znajome krzesło i szafę w miękkie i wielkie coś. Albo ta twarz, którą ujrzała kiedyś za oknem sypialni, gdy była chora, pomarszczona jak małpi pysk, z opuszczoną, jakby roztapiającą się szczęką, opadającą coraz niżej i niżej. Rozłażąca się twarz, która przemówiła do niej rozwlekłym, przeciągłym głosem, będące zapewne pokasływaniem zapuszczanego silnika samochodu. Wiedźma nigdy nie wystraszyła Debbie tak jak tamte zdarzenia. Może rzeczywiście była tylko zdziwaczałą starszą panią. Mieszkała w szeregowcu naprzeciwko domu Debbie. Po tej stronie ludzie posiadali mieszkania na własność, ale rodzice Debbie tylko wynajmowali piętro. Nie lubili starej kobiety. Nikt jej nie lubił. Ilekroć dzieci bawiły się przed jej oknami, wychodziła do nich i wołała: nie możecie hałasować gdzie indziej? Nie macie domu? Bawimy się przed naszym domem, odkrzykiwały dzieci. Nie jest pani właścicielką całej ulicy. Wtedy wlepiała w nie oczy podobne do szarych szklanek kulek. Nieruchome, martwe spojrzenie zawsze wprawiało dzieci w trwogę, więc odchodziły, podśmiewając się z wariatki. Rodzice nigdy nie okazywali im współczucia. Bawcie się gdzie indziej, mawiał ojciec. Rodzice bali się starej wiedźmy bardziej niż sama Debbie. Ten jej ogródek jest straszny, powiedziała kiedyś mama. Przez niego cała ulica wygląda jak śmietnisko. Ale nam nie wolno nic powiedzieć, jesteśmy tylko najemcami. Debbie pomyślała wtedy, że to jedynie wymówka. Dlaczego się bali? Kobieta była mała, niewiele wyższa od niej. Chłopcy przezornie nie grali w piłkę pod jej domem, bo gdyby przypadkiem piłka wpadła do ogródka, musieliby jej szukać wśród wysokich, oślizłych chwastów, sięgających niektórym nad głowę, albo w trawie pełnej robaków. Ale to było tylko obrzydliwe, nie straszne. Debbie nie miała pojęcia, czemu niektórzy uważają kobietę za wiedźmę. Może przez ten jej dom. Trzymajcie się z daleka od mojego domu, powtarzała, jak gdyby ktoś miał ochotę zbliżać się do strzeżonego przez zielsko szarego, niepomalowanego, kruszącego się domu. Okna skrzypiały, szyby były grubo pokryte brudem. Kiedy kobieta stawała w oknie, jej twarz przypominała jakieś blade, dziwaczne stworzenie poruszające się w brudnym słoju. Czasami dzieciaki specjalnie gwizdały i wrzeszczały, żeby przywołać tę twarz do okna. Chłopcy często podpuszczali jeden drugiego, żeby zajrzeć do środka, ale rzadko to robili. Może więc taki był powód. Jej dom wyglądał jak dom wiedźmy. Czasami z komina buchał dym. Dziwny dym, czarny, gęsty, oleisty. Były też inne powody. Zwierzęta jej nie lubiły, tak samo zresztą jak ona ich.
Starsi bracia powiadali, że wiedźma wychodzi po północy i wędruje w kierunku zapuszczonych ulic po drugiej stronie głównej drogi. Ale starsi bracia często wymyślali niestworzone historie. Kiedy Debbie próbowała wypytać swojego tatę, powiedział jej tylko: nie bądź głupia. Kto traciłby czas na takie bzdury? Jeśli kobieta była wiedźmą, to emerytowaną, bo nic nie robiła. Większość czasu, przynajmniej za dnia, spędzała w domu. Rzadko ktoś do niej przychodził, a wtedy zazwyczaj tylko wyglądała przez szczelinę i odsyłała intruza. Co robiła sama w tym mrocznym domu? Czasami ludzie dziwniejsi od niej składali jej wizytę. Wysoka, chuda kobieta z błyszczącymi oczami i bransoletami na rękach, ubrana w strój podobny do gobelinu utkanego z jaskrawego płomienia. Dwaj grubi mężczyźni w letargicznie powiewających czarnych płaszczach, podobnie jak Tweedledum i Tweedledee z Alicji po drugiej stronie lustra. Oni wszyscy też mogli być wiedźmami i czarownikami. Może nie chcę, by ktoś wiedział, że jest wiedźmą, zasugerowała kiedyś Sandra, koleżanka Debbie. Debbie w gruncie rzeczy wcale to nie obchodziło. Starsza pani tylko ją irytowała, jak przymądrzali dorośli. Poza tym zbliżało się Halloween. W halloweenowy poranek, właśnie wtedy, gdy Debbie całkiem o niej zapomniała, kobieta zrobiła coś okropnie denerwującego. Debbie i Sandra szły z lalczynymi wózkami do supermarketu, zupełnie jak dorosłe osoby. Po drodze spotkały Lucy, która zawsze zachowywała się dziecinnie. Kiedy zapytała: idziecie z lalkami na spacer? Sandra odparła wyniośle: my nie chodzimy z lalkami na spacery. Robiła zakupy co sobotę, od kiedy skończyła 9 lat. Pomagała mamie. Często wychodziła do sklepu wieczorem, bo mama była zmęczona po pracy. A wtedy towarzyszyła jej Debbie. Razem czuły się raźniej w zatłoczonym sklepie. W ten sobotni ranek Debbie też wybrała się po sprawunki. Na głównej drodze kłębiły się tłumy. Na poręczy nad przejściem podziemnym siedzieli chłopcy, niczym rząd rozwrzeszczanych maszkaronów. Kobiety stały w długiej kolejce po kalafiory, niemowlęta wydzierały się we wózkach. Załopotały płaszcze, gdy zerwał się wiatr. Debbie i Sandra, klucząc między ludźmi, weszły do supermarketu. Jakaś dziewczynka jeździła wózkiem sklepowym, odpychając się nogą. Ale dziecinna, pomyślała Debbie. Kiedy już zrobiły zakupy, Sandra zaproponowała: przejdźmy się tunelem i z powrotem. Nie spieszyło jej się, bo w domu czekało jeszcze odkurzanie. Popchnęły obładowane wózki w kierunku tunelu. Jakieś 100 metrów za supermarketem, w zapuszczonej okolicy, pod jezdnią przechodziła linia kolejowa. Po obu stronach wykopu tłoczyły się domy ze zakneblowanymi drzwiami i oknami zabitymi deskami na głucho. Dalej nieużywane tory wchodziły do tunelu pod główną drogą, a stamtąd, o ile Debbie wiedziała, nigdzie nie wychodziły. Dziewczynki pchały wózki uliczką dochodzącą do skraju wykopu, mijając podwórka zasłane kawałkami cegieł. Wykop był trochę straszny, ale w fascynujący sposób. Na szynach leżały splątane metalowe szkielety, przemoczone kartony klapały leniwie na wietrze. Leżące drzwi wyglądały tak, jakby wiodły do czegoś, co kryło się w ziemi. Skąpa zieleń rosła między stertami gruzu. Debbie zajrzała do tunelu. Wąski łuk jasności otaczał gęstą ciemność. Nie. Gdy wytężyła oczy, dostrzegła dalszy łuk ciemniejszej cegły, ucięty przez mrok. Po chwili zmaterializował się następny, złożony tyleż w ciemności, co z cegły. Zdawało jej się, że za nim porusza się coś bladego. Światło dnia płatało jej figle. Debbie miała wrażenie, że coś wysysa ją powoli w głąb tunelu. Co to było, ten blady, niewyraźny ruch? Złapała się z pękanej ściany, chcąc się wychylić i spojrzeć, ale przestraszył ją głos. Uciekajcie! Trzymajcie się z daleka! To stara wiedźma krzyczała na nie z drogi, jak na małe dzieci. Zdaniem Debbie wyglądała idiotycznie. Głowa sterczała jej z nadmurku, jak zapomniana przez kogoś rzepa.
Nic nam nie będzie! Odkrzyknęła Sandra ze złością. Wiemy, co robimy. Nigdy nie zapuszczały się w głąb. Przed laty jakiś chłopczyk wbiegł do tunelu i słuch po nim zaginął. Róbcie, co mówię, uciekajcie! Głowa wciąż sterczała nad murkiem, patrząc na nie z nienawiścią. Dobrze, chodźmy do domu, powiedziała Debbie. I tak mi się znudziło. Pchnęły wózki, okrążając sterty gruzu. Na drodze czekała na nie wiedźma. Groźna twarz wystawała groteskowo z czarnego płaszcza, obszernego jak mały namiot. Niewiele więcej było widać. Spod płaszcza wystawały czarne ryjki zdartych trzewików, ręce kryły się w długich rękawach. Tylko jeden palec był zahaczony wokół rączki wystrzępionego parasola. I na przyszłość trzymajcie się daleka stąd, powiedziała szorstko. A co, to pani dom? Mruknęła Debbie. Tam trzyma swoje oczy nietoperzy. Co takiego? Szare brwi kobiety ściągnęły się groźnie. Jej twarz wyglądała jak stare jabłko, pomyślała Debbie, z pleśnią zamiast brwi i kępkami martwej trawy na czubku. Coś powiedziała? Krzyknęła. Szykowała się do wybuchu, gdy coś jej przerwało. Debbie stusiła śmiech. Zjawił się mop, pies Sandry. Musiał wyskoczyć z podwórka za domem. Czarno-biały kudłacz przypominał teriera, ale miał krótkie łapy. Debbie lubiła go, choć kiedyś porwał jej ukochanego pluszowego misia. Uciekł i wrócił z pustym pyskiem. Teraz biegał wokół Sandry i podskakiwał. Po chwili popędził w stronę wykopu i zawrócił, ujadając jak szalony. Wiedźma nie znosiła go, z wzajemnością. Raz wpadł do jej ogródka i wycofał się szybko z podkulonym ogonem, gdy wyjrzała przez brudne okno, uśmiechnięta jak trupia czaszka. Tego pchlarza też trzymajcie z daleka, zawołała. Pogroziła psu parasolem. Materiał zaszeleścił jak stara miotła. Mop natychmiast przyskoczył, poszczekując. Dziewczynki na próżno przyciskały dłonie do ust. Śmiech wezbrał. Parasknęły, nie mogąc go powstrzymać. Kobieta wyprostowała się. Kościste dłonie wysunęły się z rękawów. Pomarszczone jabłko odwróciło się powoli w stronę Sandry, potem ku Debbie. Usta były cienką, bezkrwistą szczeliną pełną zębów. Oczy jakby skrzepły z nienawiści. Nie powinna pani nazywać go pchlarzem, powiedziała Debbie obronnym tonem. Przemykały samochody, jeden za drugim. Ludzie wracali ze zakupów, patrząc z zaciekawieniem na kobietę i dwie dziewczynki. Debbie nie zwracała na nich uwagi. Widziała tylko twarz. Teraz nie przypominała zwiędłego jabłka ani rzepy, tylko maskę, okropną maskę pozbawioną śladu ludzkich uczuć. Twarz była mała, a jednak biła z niej skoncentrowana moc, nienawiść, zimna jak spojrzenie rekina. Mop podskoczył i trącił dziewczynki nosem. Wreszcie mogły się odwrócić. Pobiegły. Obejrzały się przy supermarkecie. Wiedźma stała w tym samym miejscu. Zasuszona maska wytrzeszczała oczy nad nieruchomym czarnym płaszczem. Wywaliły języki, potem pomaszerowały do domu, poszturchując się znacząco. To tylko stara baba, powiedziała Debbie. Na ulicy zatrzymały się i przez parę minut stroiły miny przed jej domem. Niedługo później Sandra przyszła do Debbie, żeby się pobawić. Nie mogła aż tak szybko odkurzyć mieszkania. Może po prostu nie chciała być sama w domu. Grały w palanta na ulicy z Lucy i jej młodszym bratem. Kiedy Debbie zobaczyła nadchodzącą wiedźmę, ziarenko strachu wykiełkowało w jej sercu. Ale była prawie przed swoim domem. Nie musiała się bać, nawet gdyby wiedźma znów się wściekła. Sandra musiała być podobnego zdania, bo wbiegła na chodnik prawie przed samą wiedźmę. Kobieta nie zareagowała. Wydawało się, że ledwo się rusza. Tylko czarny płaszcz falował lekko, gdy sunęła, niosąc tę swoją maskę nienawiści. Debbie krzyknęła coś do koleżanek. Głos odbił się od ścian domów, równie fałszywy jak jej brawura.
Gdy wiedźma dotarła do swojej furtki, przybiegła panna Blake, nerwowo trzepocząc rękami. Och, zgasili ogień? Wiedźma wyłypnęła na nią podejrzliwie. Naprawdę nie umiem pani odpowiedzieć. Nie słyszała pani? Panna Blake zdenerwowała się jeszcze bardziej. Głos jej się załamywał. Jacyś chłopcy zakradli się do domów przy supermarkecie i podłożyli ogień. Tak mi powiedziano. Musieli go zgasić. To okropne, pani Trodden. Jak oni się zachowują? W dzisiejszych czasach człowiek nie może czuć się bezpiecznie, prawda? Ja mogę. Nie to miałam na myśli, panno Trodden. Nikt nie jest bezpieczny, nie wśród tych bachorów. Jeśli się nudzą, czemu ktoś nie da im czegoś do roboty? Kościoły powinny się tym zająć. Niech znajdą im jakieś zajęcie. Ktoś musi coś zrobić, żeby starsi ludzie czuli się bezpiecznie w tym kraju. Które kościoły? Panna Trodden uśmiechnęła się leciutko. Panna Blake cofnęła się. Wszystkie, odparła, próbując ją ułagodzić. Wszyscy chrześcijanie, wszyscy powinni pracować razem, ręka w rękę. Aha, oni mieli swoją szansę. Uśmiechnęła się szeroko. Proszę się nie martwić, ktoś się tym zajmie. Muszę iść. Panna Blake odeszła, marszcząc brwi i mrucząc coś pod nosem. Niedługo później wiedźma pojawiła się za brudnymi szybami, niewyraźna, jakby zmierzch wcześniej zawitał do jej domu. Jej twarz kryła się w mroku, nieodgadniona. Kiedy Debbie wróciła do domu, od razu poznała, że rodzice się kłócili. Powietrze zgęstniało od złości. Kiedy idziesz zbierać halloweenowe słodycze? Zapytała mama. Wieczorem, po podwieczorku. Za późno. Pójdziesz, zanim zrobi się ciemno. Kłótnia zawisła w powietrzu. No dobrze, ustąpiła Debbie ponuro. Po obiedzie pozmywała naczynia. Ojciec rozsiadł się w fotelu i oglądał mecz. Z irytacją manipulował przyciskami, ale ciała graczy i tak były pomarańczowe. Matka pomstowała przy szykowaniu jedzenia. Debbie czytała romantyczny komiks i starała się być niewidzialna. Przez ścianę słyszała piosenkę odkurzacza brzęczącego w sąsiednim domu. Wreszcie warczenie ucichło i przyszła Sandra. Idźcie już, powiedziała mama Debbie. Przyjdziemy po zmroku. Przykro mi, Sandro, Debbie musi być w domu przed wieczorem i macie nie chodzić do ludzi, których nie znamy. Dlaczego? Zapytała Sandra. Zaczepianie nieznajomych było częścią zabawy. Nie będziemy wchodzić do domów. Bo nie, dlatego. Bo niektórzy wkładają różne rzeczy do słodyczy, wyjaśnił ojciec Debbie, pochylając się w stronę telewizora. Narkotyki i inne takie. Mówili w wiadomościach. Idź z nimi, powiedziała mama. Dopilnujesz, żeby nic im się nie stało. A ty nie możesz? A ty zrobisz podwieczorek? Moja mama mogłaby pójść, powiedziała Sandra, ale chyba jest za bardzo zmęczona. O Boże, dobrze, pójdę. Po meczu. Zgarbił się w fotelu. Sztuczna skóra westchnęła. Do diabła, że też nigdy nie mogę odpocząć, burknął. Kiedy wreszcie wyszli, już się ściemniało. Ulice wcale nie były wyludnione i tajemnicze. Ludzie wracali tłumnie z meczu, przekrzykujący się, rozśpiewani. Zniecierpliwienie ojca smagało Debbie jak smycz. W niektórych domach ludzie szykowali kolacje i patrzyli na nich niechętnym okiem. Wielu próbowało spłatać im figla. Może nie było ich stać na poczęstunek. Nauczyciel kazał im pokonać niewiarygodny plastikowy labirynt, z którym nie poradził sobie nawet zirytowany ojciec Debbie, choć żona nauczyciela ukradkiem dała im po jabłku. W innych domach chłopcy w upiornych maskach ze śmiechem zatrzaskiwali im drzwi przed nosem. Mop wyskoczył z bocznej uliczki i dołączył do dziewczynek, by skakać na każdego, kto otwierał drzwi. Debbie poprawił się humor, ale tylko trochę. Choć miała kieszenie pełne owoców i łakoci, to Halloween nie było udane. Wracali do domu, gdy mop zaczął warczeć. Zaszczekał, gdy mijali mieszkanie wiedźmy. Debbie mimo woli spojrzała w stronę jej domu.
Biały blask latarni wyostrzył splątaną trawę. Poszarpany kolczasty frys cienia kładł się nisko na ścianie. Dom wydawał się ponury i ciemny, wyprany z koloru. Zobaczyła rozdziawione wejście, płaszcz jak namiot ciemniejszego cienia, mroczną twarz i kiwającą rękę. Usłyszała głos. Chodźcie tutaj, mam coś dla was. Idźcie szybko, syknął ojciec Debbie. Dziewczynki zawahały się. Śmiało, nie pogryzie was, dodał ojciec, popychając Debbie. Idźcie, póki zaprasza. Chciał pojednania, chciał zaprzyjaźnić się ze starą wiedźmą. Gdyby Debbie przyznała się do strachu, powiedziałby jej tylko, żeby nie była głupia. Dlatego bała się odmówić. Wlokąc noga za nogą, szła chrzęszczącą ścieżką w kierunku drzwi. Zwiędła trawa muskała jej skarpetki, szeleszcząc sucho. Dom wwessał jej cień w swoją paszczę. Pięści podobne do sękatych pałek wypełzły z rękawów i wsunęły coś w dłoń Debbie, a potem Sandry, owinięte w papierek cukierki własnej roboty. — Proszę bardzo — powiedziały pomarszczone usta, uśmiechając się lekko. — Bardzo dziękujemy. Debbie niemal krzyknęła. Nie słyszała, że ojciec wszedł za nią, by podziękować kobiecie. — Zobaczcie, czy będą wam smakować — powiedziała wiedźma. Debbie sztywnymi palcami rozwinęła opakowanie. Papier zaszeleścił jak martwa trawa, głośno i jakby złowieszczo. Podniosła cukierek do buzi, zastanawiając się, czy go nie upuścić. Zamknęła go w ustach, nie poruszając językiem, ale smak okazał się przyjemny. Malinowy, czysty i wyraźny. — Smaczny — powiedziała. — Dziękuję. — Tak, dobry — powiedziała Sandra. Na dźwięk jej głosu mop, który dotąd powarkiwał przy wejściu na ścieżkę, przebiegł przez szeleszczącą trawę. Nie wolno zapomnieć o psie, powiedział głos. Mop z rozpędu minął rzucony cukierek i skoczył z powrotem, żeby go złapać. Sandra pobiegła za nim, ale zdążył go rozgryźć i połknąć. Wiedźma zamknęła drzwi. Idę do domu, oznajmiła Sandra i pobiegła wraz z mopem. Debbie stwierdziła, że czuje w ustach dziwny smak, gęsty i gorzki, jakby coś pełzło w dół jej gardła. Było to płynne nadzienie cukierka. Nie warto wspominać tacie, tylko by się zdenerwował. Dobrze się bawiłaś? Zapytał i poczochrał ją lekko, gdy pokiwała głową. W czasie kolacji jej język szukał tamtego smaku. Nie znalazł. Nie miała go nawet w pamięci. Może go sobie wymyśliła? Obejrzała komedię w telewizji. Rozumiała większość żartów, z których zaśmiewali się rodzice. Nastraszyła parę małych dziewczynek, które zapukały do drzwi. Miały takie niepocieszone miny, że dała im po cukierku. Ulica była pusta, wyludniona, zamrożona białym światłem latarni. Duch dziennej ulicy. Debbie wróciła przed telewizor. Spojrzała w ekran. Migały kolory, wybuchał śmiech. Chwilami przysypiała. Chcesz się położyć? Zaprzeczyła, ale wreszcie musiała się poddać. Zasnęła od razu, gdy tylko przyłożyła głowę do poduszki. Spała niespokojnie. Coś stale ją budziło. Dźwięk? Smak? Ze wszystkich sił starała się zapamiętać przyczynę, ale zaraz znów zapadała w sen. Zamajaczyła jej postać ojca w otwartych drzwiach, ale było to tylko złudzenie. Po chwili zobaczyła twarz zaglądającą przez okno. Debbie odwróciła się gwałtownie. Zamotała się w koca. Spojrzała jeszcze raz. Nic, tylko rozświetlona luka, którą zawsze zostawiała między zasłonami, żeby dotrzymywała jej towarzystwa w ciemności. Dom milczał. Spało. W jej głowie migały obrazy. Maska na pomarszczonym jabłku, chłopcy z trupimi czaszkami, ulica unieruchomiona w blasku latarń. Twarz, która zaglądała do okna, rozdziawiała się szeroko. Roztapiająca się małpa, rozłażąca się twarz, która widziała w dzieciństwie. Dom wydał się jej wielki i obcy, ciemny i groźny. Spróbowała pomyśleć o mopie. Poszczekując, biegł do tunelu.
Nie, skakał zuchwale wokół wiedźmy. Debbie wspomniała dzień, gdy wpadł do jej ogródka. Bały się pójść za nim, patrzyły, jak znika w trawie. Usłyszały odgłos kopania, a po chwili ciszy jakby wybuch ziemi, młócenie trawy i mop wrócił z podkulonym ogonem. Blada twarz patrzyła z okna, szczerząc zęby. Takie wspomnienia też nie były dobre. Spróbowała wyobrazić sobie coś miłego, ale przychodził jej na myśl tylko stary miś skradzony przez mopa. I wciąż powracała wizja niesamowitej twarzy w oknie. Debbie widziała ją tylko raz, ale często czuła jej obecność. Pamiętała opadającą szczękę odsłaniającą otchłań różowej gardzieli. Była wtedy chora, musiała ją wystraszyć małpa strojąca miny w telewizji. Ale gdy szczęka opadła i znowu się podniosła, usłyszała głos mówiący do niej przez szybę. Niski i rozwlekły, każde słowo rozciągało się jak twarz. Leżała sparaliżowana ze strachu. Głos wtapiał się w szybę i nie mogła zrozumieć ani słowa. Otworzyła oczy, by pozbyć się tego wspomnienia. Jakiś cień odskoczył od okna. To tylko światła samochodu musnęły zasłonki. Leżała, próbując uspokoić kołaczące serce. Nagle przypomniała sobie smak nadzienia cukierka i ogarnął ją jeszcze większy niepokój. Ściany napierały na nią, ciemność osaczała. Pokój wydał się nagle więzieniem. Za oknem czaiło się coś groźnego. Wysunęła się z łóżka. Podłoga pod stopami była nieprzyjemnie miękka, jakby porosła pleśnią w ciemności. Ulica ciągnęła się w dole, wyludniona i lśniąca. Okna wiedźmy były ciemne, jakby brud wypełnił cały dom. Smak powoli napływał do ust Debbie. Czyżby wiedźma włożyła coś do cukierków? Debbie musiała się dowiedzieć, czy Sandra też poczuła ten smak. Musiała wyrywać się z tej dusząco miękkiej ciemności. Ubrała się po cichu. Włożyła kurtkę, wysmyknęła się do holu. Nie chciała zostawiać otwartych drzwi. Wiatr mógłby je zatrzasnąć i nie dostałaby się z powrotem do środka. Podreptała na palcach do pokoju i przeszukała torbę mamy. Twarz ją paliła. Mignęło jej odbicie przyczajone w lusterku. Zacisnęła klucz w ręku i po cichu otworzyła drzwi na schody. Na schodach zdała sobie sprawę, że zachowuje się bardzo głupio. Przecież nie zdoła obudzić Sandry, nie budząc przy okazji jej mamy. Okno sypialni Sandry wychodziło na podwórze za domem, za daleko, żeby rzucić kamykiem. Debbie jednak schodziła nadal. Otworzyła drzwi i wytrzeszczyła oczy. Sandra czekała pod latarnią. Też miała na sobie kurtkę i była bardzo zdenerwowana. Mop uciekł, powiedziała. Nie, poszukamy go? Chodź, wiem gdzie jest. Szły ostrożnie, kroki brzmiały jak we śnie. Wybielona ulica wyglądała jak zamrożona, skamieniała w blasku. Drzewa rzucały siatki cieni na domy. Samochody garbiły się, zamknięte i ciemne. Myślisz, że włożyła coś do tych cukierków? Poczułaś coś? Tak, teraz czuję. I natychmiast Debbie też poczuła. Przelotna sugestia nieokreślonego smaku. Nie chciała aż tak wyraźnej odpowiedzi. Zagryzła usta. Sandra skręciła w kierunku supermarketu. Sklepy wystawiały się na pokaz tafle szklistego światła, plastikowe kubki walały się w przejściu. Skąd Sandra wiedziała, dokąd poszedł mop? Dlaczego Debbie czuła, że też wie? Sandra minęła supermarket. Przecież nie szły do... Ale Sandra już biegła uliczką w kierunku wykopu. Spojrzała w dół, czekając na Debbie. Białe lampy płonęły w sztucznej dolinie. Cienie zrujnowanych ścian łamały się na rozrzuconych cegłach. Tam by nie poszedł, powiedziała Debbie, pragnąc w to wierzyć. Zszedł, zawołała Sandra. Słuchaj. Zsunęła się kawałek, odwróciła się i spojrzała znad skraju na Debbie. Jeśli nie zejdziesz, nie jesteś moją przyjaciółką. Sandra patrzyła na nią wyzywająco i Debbie niechętnie ruszyła za nią.
Gorzki smak na chwilę wezbrał w jej gardle. Zsunęła się na dół. Ciemna paszcza tunelu rozwierała się szeroko. Czemu Sandra nie zawoła? Mop! Mop! Krzyknęła, ale krzyk opadł na dno wykopu niczym gruda błota. Jeśli nawet w odpowiedzi rozległo się skomlenie, wiatr porwał dźwięk. Chodź! Przynagliła Sandra. Pierwsza weszła do tunelu. Cień łuku przeciął ją w połowie, potem pochłonął ją całą. Debbie przypomniała sobie chłopca, który wszedł do tunelu i przepadł. Przypuśćmy, że jest tam teraz. Jak wygląda? Wokół lśniące kartony poruszyły się niespokojnie. Podgięte klapy pokiwały do niej. Poskręcane szkielety zagrzechotały, zadzwoniły. Niektóre piski mogły być cichym płaczem zwierzęcia, a może były to tylko skargi zardzewiałego żelastwa? W porządku, powiedziała Sandra z ciemności. Nie jesteś moją przyjaciółką. Debbie rozejrzała się bezradnie. Smak znów napłynął jej do ust. Ponad nią ruiny połyskiwały nierówno na tle nieba. Kartony rozdziawiały pyski w jej stronę, podarte, trzepoczące usta. Spośród spiętrzonych cegieł na skraju wykopu patrzyła na nią przebita piłka albo zmięta szmata. Debbie niechętnie zagłębiała się w tunel. Czerń spadła na nią jak płachta, wypełniła oczy. Z początku nic nie widziała, ale po chwili kształty zaczęły materializować się w ciemności. Mrok zakrzywiał się nad jej głową, skraje cegieł lekko lśniły, dostrzegła cienkie kreski szyn. Sandra po omacku ruszyła przed siebie. Ostrożnie, żebyśmy się o coś nie przewróciły, powiedziała. Szły powoli, jakby we śnie, przystając co parę kroków. Przed oczami Debbie fruwały płaty ciemnej mgły, która stopniowo przywierała do otaczających kształtów, nadając im szkicowe zarysy. Kurczący się łuk tunelu, ginące z wdali szyny. Miała wrażenie, że uczestniczy w jakimś koszmarnym rytuale. Pierwszy odcinek tunelu zasłany był śmieciami. Potłuczone butelki chrzęściły pod butami, puszki grzechotały głośno. Dalej droga była wolna, pomijając dziwnie przyczajone cegły. Mrok jakby gęstniał od czynionego przez nie hałasu. Przyspieszone oddechy, szuranie, szmer rdzy pod nogami. I zdezorientowane Debbie nie była pewna, czy rzeczywiście słyszy popiskiwanie. Szły dalej. Tunel pachniał wilgocią i kurzem. Wydawało się Debbie, że zapach ma gorzki smak. Czuła ciężar ziemi otaczającej kamienny korytarz. Ciemność cofnęła się odrobinę, zapraszając je w głąb tunelu. Jakby ktoś wabił je przyćmioną lampą. Półmrok, niczym żywa istota, zadrżał, skoczył do przodu. Zaokrąglony strop tunelu lśnił nikłym blaskiem. Debbie dostrzegła krawędzie cegieł, zarys szyn. Dziwny smak wypełnił jej usta. Znów poczuła, że coś je prowadzi. Nie śmiała zapytać Sandry, czy światło naprawdę się przesuwa. Pewnie oczy przyzwyczajały się do ciemności. Cień zamajaczył na łuku nad głową, jakby ktoś niósł światło za jej plecami. Odwróciła się, wstrzymując oddech. Daleki wylot tunelu był mały jak paznokieć. Światło nie mogło docierać ze zewnątrz aż tutaj. Coś innego oświetlało im drogę. Smak zdawał się rosnąć w ustach, podpełzał do gardła, dławiąc jak kłąb waty. Wokół kapała ciemność, daleki wylot migotał i tańczył. Jeśli zawróci, Sandra będzie musiała pójść za nią. Mogła zrobić to teraz. Wystarczy przesunąć nogę, tylko jedną, kawałeczek. Sandra wrzasnęła. Kiedy Debbie się odwróciła, wściekła na Sandrę. Przecież nie ma się czego bać, zawsze mogą uciec. Sięgnęły po nią cienie. Światło znowu skoczyło do przodu, nadal przyćmione, ale jaśniejsze. Cienie przylgnęły do niewyraźnych przedmiotów, z których najbliższy wyglądał znajomo. Po chwili światło skupiło się na nim, pełznąc, migocząc. Był to jej stary, zaginiony miś. Ruszał się. W podziemnym półmroku futro zafalowało.
Nie, to nie futerko. Niedźwiadek Debbie pokryty był pełznącym rojem. Rój wylewał się leniwie z misia, gęstniejąc na jego brzuchu, łapach i głowie. To była zagubiona zabawka, ale nie należała do niej i nie pokrywało jej nic prócz wilgoci i ruchliwego światła. W porządku, wymruczała słabo. To tylko czyjś stary miś. Ale Sandra patrzyła gdzieś dalej, szlochając z przerażenia. Dalej, gdzie mrok splatał się z półmrokiem, w dnie tunelu widniała dziura, otoczona cegłami i ziemią. Z boku coś przykucnęło, z rękami zanurzonymi w dziurze. Niewyraźna twarz połyskiwała różowawo. Oczy lśniły jak bąble błota. Och, och, chlipała Sandra. To małpa. Może to właśnie było najgorsze. Sandra też znała tę rozdziawioną twarz. Ale strach Debbie był przytłumiony, bo jej uwagę przyciągnęło coś, co leżało koło dziury, popiskując i podrygując niemrawo, jakby w zamroczeniu. Mop. Sandra szła ku niemu chwiejnym krokiem. Debbie brnęła za nią, potykając się, niezdolna do myślenia i bezwolna. Stopy niosły ją same po nierównym podłożu. Potem część ciemności przesunęła się i ruszyła w ich stronę, rozjaśniając się stopniowo. Zabawka. Nakręcana zabawka, wykonująca mechaniczne ruchy. Nieduży chłopiec, ubrany w mokre łachmany, cały oblepiony kurzem i pajęczynami. Zgrzytając, dreptał między nimi a dziurą. Wreszcie znieruchomiał. Łuszcząca się biała farba pokrywająca zabawkę połyskiwała słabo. Debbie chciała oderwać wzrok, odwrócić się i uciec. Ale ten smak palił jej usta. Wydawało się, że unieruchamia ją, pozbawia sił. W półmroku coś zatrzepotało. Kurz drapał w gardło. Niedźwiadek zaleśnił opalizującym blaskiem. Twarz chłopczyka błysnęła. Blada, nijaka, pokryta plamami. Małpa drgnęła. Długie łapy zamknęły się wokół mopa i wepchnęły go do dołu, potem zasypały pieska ziemią i cegłami. Ziemia poruszała się jeszcze, skomlenie przeszło w stłumione pokasływanie i charchot. Wreszcie ziemia znieruchomiała. Przysadzista rozrazła postać i zatańczyła na grobie. Ochrypły, niski śmiech, upiornie rozwlekły, wylał się z rozdziawionej twarzy. Szczęka opuszczała się coraz niżej, niemal dotykając ziemi. Gdzieś dalej fragment ciemności zagęstniał i poruszył się. Dam ja wam nauczkę, długo ją popamiętacie. Wiedźma kryła się w mroku poza polem widzenia. Jej głos i twarz pozbawione były życia. Debbie rozumiała teraz, że kobieta musi ukrywać się w ciemności, by w pełni być sobą. Niestety, ta odkrywcza myśl nie wpłynęła na poprawę położenia. Na przyszłość sprawujcie się lepiej. Będę was mieć na oku. Idźcie już, uciekajcie. Gdy Debbie stwierdziła, że może się ruszać, choć bardzo powoli, chłopiec też się poruszył. Usłyszała trzask. Chłopiec kurczył się jakby skokowo, przewracając w jej stronę. Ale ona ruszyła już z powrotem i nie zobaczyła nic więcej. Gorzki smak ciążył w niej niczym ołów. Nie mogła biec, tylko brnęła przez zdradliwą ciemność w kierunku maleńkiego światełka. Światło nie chciało się powiększyć. Brnęła i brnęła, a światło się cofało. Wreszcie po długim czasie zaczęło się zbliżać i całe wieki później sięgnęło w mrok. Debbie brnęła do wyjścia, wyczerpana i odrętwiała. Niemrawo wdrapała się na skarpę, powlokła nogi przez wyludnione ulice, ledwo świadoma, że Sandra idzie obok. Wspięła się na schody, wsunęła klucz do maminej torebki, weszła do swojego pokoju, nadal powłócząc nogami. Ciężkie, zmęczone kroki przemieniły się w bicie jej serca, w powolny, wytężony oddech. Zbudziła się. A więc to był tylko sen. W ustach czuła gorycz. Co ją obudziło?
Leżała rozdygotana ze zamkniętymi oczami, próbując z powrotem zasnąć. Jeśli rozbudzi się zupełnie, będzie sama w straszliwej ciemności. Przez zamknięte powieki zobaczyła migotanie światła. Działo się coś złego. W pokoju było jasno, coś trzaskało i strzelało głośno. Ktoś wykrzyknął jej imię. Niechętnie podeszła do okna, oślepiona światłami. Dom wiedźmy stał w ogniu. Płomienie buchały z okien, podmalowując czerwienią kłęby czarnego dymu. Sandra stała na ulicy i wołała: Debbie! Debbie ujrzała wrzeszczący cień w oknie na piętrze, podrygujący niczym marionetka. Po chwili cień okręcił się i wpadł w płomienie. Wydawało się, że Sandra tańczy w poświacie ognia i płacze. Ludzie otwierali drzwi. Matka Sandry wybiegła na ulicę, zaraz za nią zjawił się ojciec Debbie. Mama próbowała zaciągnąć dziewczynkę do domu, ale Sandra nie przestawała wołać. Debbie złapała się parapetu ze strachu, że wypadnie przez okno. Światła zapalały się w domach. Matka Debbie wybiegła przed dom. Rodzice rozmawiali gorączkowo, potem tata Debbie zabrał Sandrę. Debbie skuliła się w łóżku, gdy biegli na górę. Dom wiedźmy ryczał, rozpadał się na kawałki. Sandra jest tutaj, Debbie. Boi się. Będziecie dziś spać razem. Cienie wraz z nimi wpadły do pokoju. Sandra wyjęła nocną koszulę i stanęła zmieszana. Ojciec Debbie niecierpliwie wyrwał jej koszulę i rzucił na krzesło. Do łóżka, prędko, i nie wychodźcie z pokoju. Usłyszeli, jak zbiega po schodach. Matka Sandry powtarzała: O mój Boże, o mój Boże! Matka Debbie próbowała ją uspokoić. Dziewczynki leżały w milczeniu, w ruchliwym blasku, który wpadał przez okno. Sandra drżała. Co się stało? Wyszeptała Debbie. Widziałaś? Po chwili Sandra wyszlochała. Mój piesek! Czy to była odpowiedź? Debbie miała mętlik w głowie. Pokój zachwiał się. Koszula Sandry zsuwała się z krzesła i to ją rozproszyło. Co z mopem? Szepnęła. Gdzie jest? Sandra krztusiła się. Koszula nocna spadła na podłogę. Debbie poczuła się nieswojo. Co się stało z mopem? Śniła. Przecież Sandra nie mogła śnić tego samego. Inne rzeczy zsuwały się w ślad za koszulą. Śniło mi się, zaczęła niepewnie Debbie i gorycz wypełniła jej usta jak knebel. Kiedy przestała się krztusić, zapomniała, co chciała powiedzieć. Pokój i meble drżały w gasnącym świetle. Zza okna dobiegały dalekie, stłumione głosy rodziców. Sandra spróbowała się odezwać. Debbie, Debbie, zatrzęsła się gwałtownie z wysiłku albo ze strachu. Spaliłam wiedźmę, wychrypiała. Za to, co zrobiła. Debbie patrzyła przed siebie, przerażona. Nie mogła uwierzyć. Za dużo tego było. Sen, pożar, jej własne gorzkie w smaku odrętwienie, wyznanie Sandry, rzeczy spadające z krzesła. Zaraz, ale przecież zanim tata rzucił tam nocną koszulę, krzesło było puste. Usłyszała zduszony krzyk Sandry. Coś niewyraźnego kucało na krześle. Różowa szczęka opadała ku podłodze. Bardzo powoli, rozkoszując się każdym słowem, małpa zaczęła mówić.